W dokumencie jest mała ekipa, często jestem sam. Wstaję rano, biorę kamerę, jadę zobaczyć, co słychać. Odwiedzam swojego bohatera. Są sytuacje, kiedy jednak ta rozmowa w cztery oczy jest plusem. Nie myślę wtedy też o tym, jak długo mam robić film, że nie mam pieniędzy, że trzeba organizować produkcję. Nie myślę w ogóle o tym, żeby film powstał. Może powstanie, może nie powstanie. Jacek Bławut należy do najwybitniejszych i najczęściej nagradzanych polskich dokumentalistów. Jest twórcą ponad 30 dokumentów, m.in. słynnych Nienormalnych, Kostki cukru i Szczura w koronie. Dlaczego zostałem dokumentalistą? Po prostu przypadek, myślę. Wylądowałem w wytwórni filmów oświatowych. Robiłem filmy z Kazimierzem Muchą o sztuce, z Koterskim robiłem filmy. I tak pokochałem ten dokument. Tak, wiesz, człowiek, kontakt z nim, coś zaczynało to być takie coraz ważniejsze dla mnie. I skończyło się, że już po Nienormalnych już miałem absolutną jasność, co dalej. Te filmy długo kręcę. Born Dead 2 lata, prawda? Szczur w koronie 3 lata. Wojownik 5 lat. W dokumencie to jest tak, że on dojrzewa, tak jak wino. Czas jest siłą wyjątkowo cenną w filmie dokumentalnym. Czas, który się poświęca na dokumentację, poznawanie bohatera, taka bliskość z bohaterem zaczyna być w jakiś sposób widoczna na ekranie. Dostawałem tak zwane wyjazdy z Zakopanego. To się odbywało tylko w zimie. Prowadzono mnie do takiej samej celi jak moja, tyle że z wyjętym zupełnie oknem. Rozbierano do naga. To było bardzo zimno. Jak się ruszyłem, dostawałem kubeł wody na plecy. Z czasem tworzą się zasady w tej pracy. Odpowiedzialność za to, co robisz, za bohatera. Przecież on nie będzie wiedział, jaki będzie film, jak będzie wyglądał. Wiesz, ty bierzesz za to odpowiedzialność. No, gdzie będę? Film powinien sprawiać radość, albo odmieniać, albo dokonywać wręcz rzeczy, których nawet nie myślałeś o nich, że komuś przez ten film jakoś to życie się wyprostuje. Stara zasada, im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. No. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy robię film i później uciekam, ukrywam się przed swoim bohaterem. No to jest... Takiego grzechu nie popełniłem. Już jest bardzo źle. Już i moczu nie kontroluje, już no coraz gorzej jest, panie doktorze. Zaburzenia też w oddawaniu moczu, tak? Tak. No to jest po prostu osłabienie zwierzęcia, no niestety, taki skutek tego. Kto jest z pana bliską osobą? Pan Jacek. Mam wrażenie, że często sytuacja jest odwrotna, że zostałem ja zmanipulowany i wykorzystany, niż ja wykorzystywałem. Film, który nie powstał, to film o Leonie Hatizowie, wspaniałej postaci, jockeyu, kawalerzyście. I jednym z epizodów jego życiu właśnie była wyścigi w Pardubicach.
mówi do mnie tak. Słuchaj, jadę w Pardubicach i zbliżam się do przeszkody. No to jakieś 50 metrów przed przeszkodą uderzam konia, pytam go, czy widzi przeszkodę. Koń mi uszami tak robi, strzyże, mówi, w porządku, stary, nie martw się, widzę, wszystko gra. No to jedziemy sobie dalej i mówię, no ale tak 20 metrów przed przeszkodą, ja go jeszcze raz tam stukam i mówię, no chłopie, w porządku, wszystko gra, no koń mi daje uszami sygnał, że nie ma sprawy. Wie pan, panie Jacku, ja muszę mu to przypomnieć, bo on ma krótką pamięć. Nie powstał film o Leonie, ponieważ jakby to, co nakręciłem w Pardubicach, było tak drastyczne, a Leon był przeuroczym człowiekiem, delikatnym i pod nim przez całe jego życie nie padł koń. A Wielka Pardubicka, jak się wszyscy orientują, to bywają wyścigi, że ginie wiele koni. Musiałem wybrać. I powstał ten film pod tytułem Kostka cukru. I film był plakatem, krzykiem, jakimś protestem przeciwko tej zabawie. Co film to inne doświadczenia, życiowe również. Wiesz, film jest jakby gdzieś tam na drugim planie. To jest moje życie. Film powstaje gdzieś przy okazji.